Michasia, ubieraj się już! Ale gdzie ty chcesz już iść? Jakie ty pytania zadajesz? Przecież my mamy o 14 pociąg! Jaki 14? Przecież my o 13 mamy pociąg! Jak o 13? No o 13, a teraz ja muszę z mamą rozwiązać pewną zagadkę. Marek, co ty tak panikujesz? Przecież jeszcze jest czas! A która już jest? Tak, przecież jest dopiero 9! No idealnie, za 4 godziny pociąg odjeżdża, więc trzeba jechać! Marek, czy ty się słyszysz? Jak się spóźnimy, to pojedziemy do Azot i Nazot! Wyluzuj, tato! Ja się nie lubię spóźniać tak jak wy! Co, że niby my się spóźniamy? Tato, to ty zawsze masz czas! Tylko dzisiaj coś ty świrujesz! To ty należysz do teamów spóźniarskich! O! Wy jak zwykle macie coś do powiedzenia. A wy do jakiego teamu należycie? Do spóźniarskich? Czy punktualnych? To dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Chodźmy, mamo, idziemy. Tak, musimy to rozwiązać. Mamo, widzisz, że tata się nakręci na ten wyjazd? No w życiu bym nie pomyślała. Co wy tam znowu tak burzycie? Wychodzimy czy co? Wychodzimy, ale za 3 godziny. Jak chcecie, idę walizkę już zanieść do auta. Przecież idziemy pociągiem, no po co dajesz to do auta? Wiem, ale szybciej będzie potem z auta wyciągnąć do taksówki, no. Matko. Co wy tam zapakowałyście? To ciężkie, jak nie wiem co, cegły tam są, czy co? No co, kilka koszulek i jakieś bluzy. To chyba z ołowiu są, bo ciężkie jak nic. Ostrożnie. Ojej. Dobra, Marek, nie marudź, idź już. Kasia, to wyciągaj to. Okej, się robi. Co to może być za hasło? Zaraz się przekonamy. I co tam jest napisane? Cierpliwości, mamo. Mam. No ale co to za hasło? Mamo, to trzeba teraz odwrócić. Aha. Brun. Brun. O. Bruno. Bruno, to imię. Chwila. Detektyw Bruno! Chwilę, już gdzieś to słyszałam. A ja nawet to widziałam. Gdzie? No jak to gdzie? Na zaproszeniu. Faktycznie, na zaproszeniu od dziadka. To jest tytuł tego filmu, na który jedzie sąsiad dziadek. Z kuzynem. Ale czemu ktoś chciał nas o tym poinformować? A bo ja wiem. Dzwonię do sąsiada i powiem mu to. Nie! Co ty? Przecież on nie może o tym wiedzieć. No dobra, ale dlaczego ktoś nas o tym informuje? Nie ktoś, tylko bliźniak. O, cześć, John! Jesteś! Super! Marek! Mam dla ciebie moja koszula i zaproszenia, tak jak chciałeś. Dzięki. Okej, okej. Pamiętaj, nic nie mów Michasi i marzeniu, okej? Okej, okej. Jestem! Gdzie on jest? Pola go nie ma. Miał to tak szybko załatwić i co? Jestem! No nareszcie, gdzie ty chodzisz? Gdzieś ty był? Wyobraź sobie, że oni w to wszystko uwierzyli. Łykli to, co im powiedziałem, rozumiesz to? No i co załatwiłeś? Oni w to uwierzyli, że jedziemy do Ameryki. Dobrze zrobiłeś. Trzeba było powiedzieć, że jedziemy na stałe do tej Ameryki, a nie na wycieczkę. Ale na całe szczęście i tak mam mi teraz spokój. Chodź, idziemy, nie ma co. Chodź. Ale jeszcze musimy do nich wrócić, ja mówię ci. No i co? Kto miał rację? No kto? Przyjechaliśmy, a pociąg odjechał. Marek! Tato, on dopiero przyjedzie, wyluzuj! Przy was jestem rozluźniony jak kisiel. Mamo, dzwonił już sąsiad. Nie, jeszcze nie dzwonił, czekam. Jak będziemy w Warszawie, mam mu dać znać. Aha. Maszyna, a tym razem też będą takie atrakcje jak ostatnio? Wiesz, jak byliśmy w tamtym roku. Tak, będą. O, oczywiście będą. Maszyna. Marek, przestań. Nasz pociąg jedzie. Tato, to nie ten, tutaj nasz pociąg przyjedzie. Aha, no bo myślałem, że tamten to jest nasz pociąg. Nerwowy jestem jakiś taki.
to co? Ahoj, przygodo! Oj, Marek! Dobra. Ty, gdzie to mój telefon? Marzena, masz mój telefon? No co ty? A ty, Michasia? A czemu bym go miała mieć? No nie wiem, bo ja go nie mam. A ty go masz? Typowy, zostawiłeś go w domu. Nie trzeba było się tak spieszyć. Ale przecież ja ten telefon miałem w pociągu. No widziałaś go chyba. Jasne. W pociągu został na pewno. Chodź już, tata. Nie marudź, idziemy. Ale Marzena, on musi być w pociągu, ten telefon. A może go gdzieś masz przy sobie? No nie mam go w kieszeniach. A może w plecaku? Jasne, w plecaku, może jeszcze walizce powiesz mi, bo gonicie i tak jest potem. Skończ już marudzić o tym telefonie, został w domu i tyle. Tak, pojechał dalej, a nie w domu. Wy zawsze coś wymyślicie. To na pewno jest tu? Tak, tu, idźżesz. A w prawo czy w lewo? No nie wiem, tobie pani mówiła, jaki numer pokoju. Moment, moment. 17, 20. To tam idziemy. Nie, tu. Jak tu? Tu. A, tu. Chodź. Zwariować można. Tu? Tu? Przecież miał być widok na miasto, mówiłaś. Atrakcje będą? Nie marudź, ja ci zapewnię atrakcje. Jaśka, chodź, masz. A Michasia gdzie śpi? Czemu łóżko nie zrobione? No ty rezerwowałeś pokój dla trzech osób. Jak ja rezerwowałem? Przecież to wyście rezerwowały wszystko. No jak zwykle na nas zwala. Zawsze to samo w tym hotelu jest. No nie, no dobra, idź, może to naprawią. Zaraz wracam, rozpakujcie się. Zawsze wszystko na mojej głowie. I co, pisał coś sąsiad? Pisałam do niego, ale nie odpisuje. To zadzwoń do niego. Dzwoniłam, ale nie odpowiada. No i co teraz? No nic, musimy cierpliwie czekać. To nas nieźle wystawił. Myślisz? Ja nie myślę, tak jest. A sama mówiłaś, że mamy jechać do Warszawy. Trzeba było jechać do Krakowa, tak jak na początku ustaliłyśmy. No trzeba. A tacie to dobrze z tym telefonem, bo nawet nie patrzy, gdzie go kładzie. Na całe szczęście go znalazłam. Bo ty masz ten telefon? Mam, ale... To się zdziwi. I co, no, załatwiłeś? Gotowi? No załatwiłem. Gotowy jesteście? No pewnie, że gotowe. No, no to a idziemy. Ty, co załatwiłeś? No przyjdzie pani, zrobi, no. Od razu no, zrobił taki. Jasia, ubieraj się. Tata, spokojnie, nie goń tak. No, ja muszę gonić, bo wiecie, co jutro jest? Co? Jutro jest mój dzień, ja planuję wszystko. Jak to? Tak to. Idziemy. Co ci na to? Co? Wiesz, wszystkie nasze plany. Co wy tam gadacie? Nic, idziemy. Chodź. Musimy to odgadać. Słuchajcie, dzisiaj jest mój dzień. No ale... Nie ma żadnego ale, no co wy? Mówiłam ci. Mówiłeś ci coś? Nic. I co teraz? Mówiłam ci wczoraj, że tak będzie. Dobra, coś wymyślimy. A sąsiad dzwonił. No nie, w ogóle nie odpowiada, nie wiem co się dzieje. I nie pisał nic? No nic, zero kontaktu, nie wiem co się dzieje. Marzena, chodźcie na chwilę. Co chcesz? Taram! Co to jest? Skąd ty to masz? Chodźcie, wam wszystko opowiem. No dobra. No powiedz, skąd to masz? To wcale nie jest śmieszne, gadaj. Oj, tam gadacie. Spotkałem kuzyna sąsiada, jak wyjeżdżaliśmy. Jak? Kiedy? No mówię ci, w dniu wyjazdu. Ale numer. Czyli wystawił nas. Kto was wystawił? A nikt nas nie wystawił. Nikt, prawda? Słuchajcie, oni mieli jechać najpierw do Krakowa. Potem mieli jechać do Warszawy na ten pokaz przedpremierowy. Ale kuzyn postanowił zrobić sąsiadowi dziadkowi mega niespodziankę i zabrał go do Stanów na wycieczkę. Że co? No do Ameryki. Na ile pojechali? Tego do końca to on nie wiedział, czy na tydzień, czy na dwa. Wszystko się okaże. No szkoda, że przynajmniej nie przyszli się pożegnać. Nie przesadzajcie, jak znowu wrócą, to potem będziecie narzekać, że ciągle łażą do nas. No nic, to pokaż, co to lepiej jest. No jak to co? To są zaproszenia. No co? Chodźcie tu. Co? No, popatrzcie. Kto wyciąga? Michasia czy Marzena? To ja już wyciągam. No, wyciągaj. Ja przygotowałem mega niespodziankę. Tato, myśmy już słyszały o tym filmie. Detektyw Bruno! To jest fajny film familijny, dla całej rodzinki. No mówię wam, a wiecie kiedy jest premiera? Tato, pewnie 27 maja. Doskonale o tym wiemy. A skąd wy to wiecie? Mamy swoje źródła. Tak.
Dziwna sytuacja. Po co ty lekałeś? Zobacz, jakie jest fajne zaproszenie. No wiem, widziałem je. Ciekawe. Super, patrz, to są takie niespodzianki, zagadki różne. Tak, otwierasz okienka i dowiadujesz się kolejnych informacji na temat filmu. Start seansu. Także dzisiaj idziemy na godzinę 19. Nie mogę się doczekać, a wy? Ja też, także powoli się przygotowujcie. Ciekawe, kogo tam spotkamy. Okaże się na miejscu, ale na pewno będzie super. No mówię wam, jak ja już coś przygotuję, to zawsze jest super. Ty? No a kto? Czyż zaproszenia masz od kuzyna? O właśnie. Ale liczy się, kto go spotkał. Jasne. Dawaj te zaproszenia. Już, moment, sobie pooglądam jeszcze. Tata, skąd masz właściwie tę koszulę? Ale przecież ja już kogoś w niej widziałam, co? Kuzyn mi pożyczył, co mi siada. Ciekawe czemu? Żebym dobrze na premierze wyglądał, no wiesz, on na to zwraca uwagę. Jasne. Michasia, jak ci się podobał film? No super był. Czyli co, niespodzianka udana? Tato, ale tak się zastanawiałam, skąd ty miałeś te zaproszenia? No przecież mówiłem ci w Warszawie, kuzyn sąsiada mi je dał. O czym gadacie? O całej tej sytuacji w Warszawie. No właśnie, Marek. Skoro twierdzisz, że zaproszenia dał ci kuzyn sąsiada, to powiedz mi, dlaczego nie mogę się do niego dodzwonić? Do kuzyna? Nie, do sąsiada dziadka. Przecież mówiłem wam już tyle razy, oni do Stanów pojechali. To niby tak nagle? Coś kręcisz, tato. Nic nie kręcę, jak wrócą, to dokładnie to samo wam powtórzą. Mamo, wierzysz, tacie? A wy co o tym wszystkim myślicie? To dajcie coś w komentarzu. O, Michasia, a pamiętasz, co było napisane w kartonie? Nie mieszajcie się. No to nie pozostało nam teraz nic innego, jak tylko czekać. Na powrót sąsiada. No i się to już tyle, zostawcie łapki w górę, no i co? Do następnego odcinka, to na razie, pa!